Pani marszałek, panie premierze, wysoki Sejmie, Polska dziś stoi w obliczu kryzysu imigracyjnego i konfliktu granicznego. Nie są to wydarzenia przypadkowe. Są one zaplanowane, realizowane konsekwentnie, realizowane przy obojętności części otoczenia międzynarodowego, w tym państw, z którymi związani jesteśmy sojuszami. Ostatnia noc była spokojna i wszystkim służącym na naszej granicy, funkcjonariuszom służb państwowych i żołnierzom Wojska Polskiego należy życzyć, by wszystkie kolejne noce także były spokojne. Trzymamy za was kciuki, wyrażamy swoje wsparcie. Nie pozwolimy pluć na polski mundur. Nie pozwolimy obrzydzać pracy i służby funkcjonariuszy i żołnierzy Wojska Polskiego. Dziś trzeba powiedzieć wyraźnie, obrona granic nie jest niehumanitarna. Agresywni, nielegalni imigranci to nie są uchodźcy. Pomiędzy nimi mogą być uchodźcy, ale cała grupa to nie są uchodźcy. Polityka otwartych granic nie rozwiąże tego problemu, a spowoduje nowe problemy. Dziś w sporze publicznym mamy dwie propozycje. Mówiąc hasłowo, etykę obrazów i emocji proponowaną nam przez lewicę i etykę odpowiedzialności. Odpowiedzialności za społeczeństwo, za ład międzynarodowy, za rządy prawa i za państwo. To, co proponuje lewica, to wstrzymać tak zwane pushbacki, czyli sprawić, by ochrona granic była w praktyce po prostu nieskuteczna, by każdy, kto granicę przekroczy, był bezkarny. To, co proponuje lewica, to tak zwane procedury azylowe, które dobrze wiecie, że trwają tak długo, że w praktyce wejście kogoś w procedurę azylową w obecnym porządku oznacza po prostu zalegalizowanie jego pobytu na bliżej nieokreślony czas. To, co proponujecie, to oddać kontrolę granic Unii Europejskiej. To propozycja otwartych granic, ledwo maskowana, nawet się o to nie staracie. Potrzebujemy czegoś dokładnie przeciwnego. Polska nie może być i nie będzie korytarzem dla przemytników nielegalnej imigracji ekonomicznej. Polska i Polacy chcą pomagać, będą pomagać, ale prawdziwym uchodźcom i do nas należy decyzja, gdzie tę pomoc kierować. Nie ulegniemy przed szantażem. Konfederacja, wolność i niepodległość.